Wesołych świąt, ja jestem Kapelusznik z kanału Mugi TV. To jest omówienie rozdziału wkrótce na kanale Parę Niespodzianek i zaczynamy. No i historyjka okładkowa ujawnia nam wszystkich członków MADS. Widzimy rzeczy jasna Queena, Caesara, Judah, przepraszam, Georgiego, Vegapunka i tajemniczą kobietę, którą zapewne jest Stacy albo Stussy. Nie wiem, poprawcie mnie w komentarzach. Ale o tym później. Jak macie jeszcze jakieś propozycje, kto to może być, to piszcie w komentarzach. A sam rozdział zaczynamy tam, gdzie skończył się poprzedni. Luffy jest przejęty obrażeniami, jakie Sentomaru przyjął. Jednak on sam tłumaczy, że owy atak widział dzięki haki obserwacji, ale myślał, iż zdoła go zablokować. No cóż, nie udało mu się. Lucci był szybszy, lecz sam agent przyznał, iż Sentomaru jest dosyć wytrzymały, dodając, że jak długo on oddycha, to nie mogą oni używać serafinów. No i zaczynamy walkę z Gearem Piątym na całego. Luffy używa wiru pięści na Luchim i dosyć szybko traci nad nim kontrolę. Kręci się niczym diabeł tasmański z kreskówek Looney Tunes. Chopper pospiesza Luffy'ego, ponieważ muszą zdążyć uratować Atlas. Gumiek odpowiada, iż nie może się zatrzymać. Dalej mamy widok na agentów rządu, jak dostają po tyłku od serafinów. Kaku jest przerażony tym, że są one nie do powstrzymania. Jak tak dalej pójdzie, to będą tracić za dużo ludzi oraz będą musieli znaleźć drogę do ich zniszczenia, czego pewnie on sam nie chce. Stacy, czy tam Stussy, natomiast jest przerażona ich potęgą, podkreślając, że dopiero są dziećmi. Franky zauważa moc pływania u Serafina Jimbe. Myśli, że Senior Pink umarł, skoro Serafin używa mocy jego owocu. Na co Vegapunk mówi, że Cyborg dobrze zauważył ową moc, która należy do Seniora, jednakże Pink dalej przebywa w Impeldown. Franky pyta, czy zrobił kopię jego owocu, na co naukowiec odpowiada, że tylko zoany można tworzyć. W sensie kopiować. Nami przypomina o tym, iż Caesar tworzył smile, ale jego metoda wytwórcza była niedopuszczalna, bo eksperymentował na dzieciach. Vegapunk w ogóle ciśnie bekę z typa, że nawet jakby żył 100 lat, to nigdy by nie odkrył prawidłowej metody wytwarzania zoanów. No coś dużego między członkami MADS musiało się odwalić w przeszłości, skoro każdy każdemu dogryza i aktualnie żaden z nich się nie lubi. Dobra, doktor kontynuuje swój wykład, że trzeba wielu potężnych zasobów, by stworzyć mityczny zoan, który i tak mógłby nie być zdolny do przebudzenia się, także dla rządu nie jest to zbytnio opłacalne. Stricte tutaj mówi o specjalnych typach owoców, jednak skoro da się kopiować tylko zoany, to zakładam, że chodzi o mistyczne, starożytne i inne tego typu zoany, a nie logie czy paramecje. No i sam Vegapunk tutaj mówi, że próbował skopiować logię, aczkolwiek nie jest to możliwe. Ale wynalazł alternatywę dla paramecji, odkrył możliwość syntezy krwi od samych użytkowników i owa krew płynie w serafinach. I to jest właśnie zielona krew, którą Vegapunk stworzył. No typ wynalazł własny rodzaj krwi. Można? Można. Powracamy na pole walki, dostajemy mega kontrowersyjny kadr, gdzie Serafin Hancock zmienia w kamień swoich oponentów. A pragnę przypomnieć, że ona jest dzieckiem. Ludzie tutaj zarzucili Odzie, no to co księża robią u nas z dziećmi w parafiach. Jednak ja tutaj myślę, że chodzi po prostu o to, że ona jako dziecko po prostu jest urocza i dlatego była zdolna zamieniać agentów rządu w kamień. W końcu sama Hancock mówiła, że w jej mocy chodzi o emocje przeciwnika, jeśli dobrze pamiętam, lecz nie określiła, o jakie chodzi. Tutaj nie jestem pewny, więc jak coś mnie poprawcie. Następnie Serafin Kumy używa mocy swojego prawdziwego odpowiednika, no i Vegapunk kończy wykład stwierdzeniem, że Serafiny to kulminacja jego pomysłów. Dla niego to jest pik nauki i są oni najpotężniejsi
najważniejszymi istotami w historii morza. Nami dochodzi do wniosku, że to dlatego władcy mórz zostali zniesieni. Usopp jest przerażony tym, co Vegapunk stworzył. Sanji kwituje wszystko tym, że one są po prostu broniami marynarki, a Robin widzi w nich ogromne zagrożenie. Znowu wracam na pole bitwy. Mieszkańcy Egghead pytają Sentomaru, czy wszystko z nim w porządku. Lucci pozostawił ślady w ścianie niczym w kreskówkach. Próbuje on wykonać kolejny atak na Sentomaru, ale Luffy go pożera i wypluwa. Kolejno strzela w niego kamieniami, aby potem odbić się od stalowej rury, czy ogólnie od rury, jak w ringu WWE, atakując Lucci'ego nowym atakiem. O nazwie Biała Rakieta, czyli po prostu zwykła rakieta, tylko w trybie piątym. W międzyczasie zrobił sobie z włosów okulary, okej. Okay. Serio, moc kreskówek to takie złoto komediowe, a raczej memiczne, że dajcie spokój. A Lucci się zastanawia, co to za niesamowita moc i nie może jej znieść czy tam przyjąć na klatę. Chopper pyta o drogę i Serafin Hancock mu wskazuje, że tamtędy. Jimbe komentuje, że miło zobaczyć sympatyczną wersję Hancock dla odmiany, lecz ona się speszyła i odpowiada, iż wykonuje tylko rozkazy, czyli młoda Hancock była tsundere. No i oboje wołają Luffy'ego do siebie. Sentomaru mówi do Gumiaka, że mimo wszystko mu ufa w temacie dziadka. Luffy obiecuje mu, iż zabierze go z wyspy bez względu na wszystko. No i ekipa Luffy'ego wsiada do transportu. Natomiast Luffy stracił całą energię. Wygląda jak, nie wiem, Vegapunk z tym długim językiem. Bonnie nagle się budzi, nie ogarnia, co się wokół niej dzieje, ani nawet nie wie, kto obok niej siedzi. Pyta, gdzie jest Vegapunk, lecz Jimbe objaśnia, że wszystko później jej wytłumaczą. I w ciągu 32 sekund się przetransportowali. A Luffy dosyć szybko odzyskał siły po piątym biegu. Jestem niesamowicie ciekaw zasad działania oraz skutków ubocznych giru piątego, bo tutaj jest naprawdę sporo do wyjaśnienia. Ale okej, okay. Pracownicy oraz mieszkańcy wyspy dostają komunikat, by ukryć się w schronach. Idąc dalej, Sentomaru został pokonany. Kaku na nim sobie stoi, potem będzie siedział. Pewnie nie umrze, ale zostanie uznany za zdrajcę i trafi do Impel Down. Stussy mówi, żeby poczekać na marynarkę, a Lucci kontruje, że jak będą za długo czekać, to wszyscy uciekną z wyspy. Przy okazji się przegrupowali i odzyskali też kontrolę nad Serafinami. Przeskakujemy na chwilę do Słomianych i ogólnie tutaj rozmawiają z Vegapunkiem o tym, czemu rząd chce go zabić. Noctor kończy cały dialog stwierdzeniem, że załoga Imperatora pojawiła się wtedy, gdy sytuacja się skomplikowała i jest to zrządzenie losu. Obie ekipy Słomianej się spotykają, tak to przynajmniej wygląda. Załoga Luffy'ego jest podjarana przyszłą obecnością Vegapunka na ich statku. Jimbe chyba idzie razem z Atlas. Bonnie wygląda na wściekłą i zapytana, gdzie idzie, deklaruje chęć zabicia Vegapunka, jeśli nie zechce pomóc przywrócić Kumy do normalności. Następnie znowu wracamy do agentów, Sentomaru dalej nieprzytomny. Lucci podsumowuje sytuację, że trzeba wyeliminować wszystkie 6 ciał Vegapunka oraz tego prawdziwego. I nie chce, by ktokolwiek opuścił wyspę. Na sam koniec wbija Kizaru, który wie o sojuszu doktorka ze Słomianymi i każe wezwać tyle statków, ile się da na Egghead. Rozdział w gruncie rzeczy taki sam jak poprzedni, trochę walki, trochę loru i jeszcze Kizaru na koniec. Ocena ta sama co poprzednio, czyli 10 na 10. W pierwszym temacie powracamy do tematu Stacji. I są trzy powody, dlaczego twierdzę, że była członkinią MADS. Po pierwsze, figura jej postaci jest bardzo podobna do tej z okładki. Po drugie, będąc na Egghead, wykazuje się znajomością tej wyspy oraz będących tam wynalazków. Po trzecie, w jej Vivrecard jej wiek był utajniony. Podczas fabuły na Whole Cake Island zastanawiała się nad tym, jak wyglądała wiele dekad temu.
Czyli musi być bardzo stara, ale wygląda młodo. Trochę taki doktor Kurecha vibe. Może wszczepiła sobie geny gigantów i jest długowieczna, kto tam wie. Ale wracając, to są trzy argumenty przemawiające za tym, że była ona w gangu z Vegapunkiem. A ktoś się zastanowi, dlaczego ten trzeci? No bo Mats działał wiele lat temu i wszyscy są już dosyć starzy, Vegapunk, Queen i tak dalej. Drugim tematem będą kontrowersje wokół Luciego. Jedna część fandomu chciała, by zszedł na Hita, a druga miała problem, że został pokazany zbyt słabo. No wszystkim nie da się dogodzić. Moim zdaniem Oda dobrze poprowadził tę walkę. Luci wyszedł na silnego, ma zaawansowane zbrojenie i przebudzony Zoan. Możliwe, że przeskoczył nawet poziom pierwszego oficera Yonko. Jako pierwszy w serii zranił Sentomaru, który na pewno posiada zaawansowaną obserwację oraz zbrojenie, a jednocześnie nie był w stanie trafić Luffy'ego ani razu. Nie zadał mu żadnych obrażeń i był totalnie zdominowany przez Gumiaka. Także dla mnie wilk syty i owca cała. Trzecim tematem będzie liczba 99 na Punk Records. W poprzednich rozdziałach była tam za każdym razem inna liczba. Jestem niezmiernie ciekawy, co to oznacza. Jak macie swoje pomysły, to dawajcie w komentarzach. Idziemy dalej, kolejny temat to słowa Kizaru z rozdziału. Wspomina tam, że jeśli Słowianie myślą, iż ucieczka wygląda w tej chwili na łatwą, to się pomylą, ponieważ wszystko pójdzie zgodnie z planem, pewnie planem marynarki. Podejrzewam, że może mieć na myśli coś więcej poza ogromną liczbą statków zmierzających na Egghead. I nie bez powodu też myślę o rękawicach mogących dotykać światło, które zadebiutowały jakiś czas temu. Strzelam, że wokół Egghead powstanie wielka bariera światła stworzona przez Kizaru, coś jak klatka do flamingo. I właśnie wcześniej wspomniane rękawice pomogą Słomianym uciec. I skoro jesteśmy w temacie Kizaru, to jak myślicie? Zostanie po stronie marynarki, czy przejdzie na stronę Słomianych, skoro agenci rządu skopali Sentomaru? A pragnę przypomnieć, iż ta dwójka była w dobrych relacjach. Sentomaru mówił do niego o wujku. Osobiście myślę, że Kizaru dzięki temu po prostu pozwoli Słomianym odpłynąć, a Luffy'ego skopie osobiście albo da mu po pysku raz czy dwa, lub coś w tym stylu. Lecz bez wyraźnie określenia się po którejś ze stron. I to chyba na tyle. Ja bym kapelusznik, zostawcie co trzeba. Jeszcze raz wesołych i do zobaczenia w następnych materiałach.